15 stycznia, poniedziałek, Bogdan Mazurkiewicz. Zapraszam Państwa na wydarzenia. Grzegorz Przystasz, przedsiębiorcą roku 2017. Proszę Państwa, przedsiębiorcą roku 2017 zostaje Grzegorz Przystasz. Jego przedsiębiorstwo Meduza. Młodzież z ukraińskiej Sieniawy pod Zbarażem z wizytą w Bolesławcu. Przedsiębiorcą roku ziemi bolsawieckiej za 2017 rok został Grzegorz Przystasz, właściciel firmy Meduza. Laureat konkursu organizowanego przez Bolsawieckie Towarzystwo Gospodarcze otrzymał statuetkę Kazimierza. Witam tradycyjnie na balu Przedsiębiorca roku 2017. Konkurs Przedsiębiorca Roku Ziemi Bolesławieckiej ma już swoją długą tradycję. Pierwszy tytuł przyznano bowiem w 1995 roku. Jest to najbardziej prestiżowa nagroda i z największą tradycją. Honor być wyróżnionym tą nagrodą. Dlatego już w tej chwili serdecznie gratuluję tym wszystkim, którzy zostaną wyróżnieni. Życzę im wszystkiego najlepszego. W tym roku oprócz tytułu Przedsiębiorcy Roku kapituła konkursu przyznała też nagrodę specjalną, od której rozpoczęto najważniejszą część uroczystości. Nagrodę specjalną otrzymuje Rafał Tomczyk i jego przedsiębiorstwo. Rafał Tomczyk prowadzi firmę od 1991 roku. Przyjmując nagrodę specjalną, mówił o najbliższych planach. Chcemy rozbudować firmę. Tam dawaliśmy to na piśmie. Do czego jeszcze dążymy? Do zakupów jak najwięcej maszyn. Bierzemy maszyny zazwyczaj z Niemiec. Do czego jeszcze? Chcemy wybudować halę. A propos pracowników, no chcielibyśmy mieć ich więcej, no ale no rynek jest jaki jest. Rafał Tomczyk otrzymał też list gratulacyjny od dolnośląskiego marszałka przekazany na ręce starosty. Firma Meduza istnieje od 1994 roku. Jak podkreśla właściciel, w ostatnich latach przeszła reorganizację. Wybudowanie nowej hali ekspozycyjno-handlowej pozwoliło zwiększyć asortyment o nowe działy. Oprócz statuetki Kazimierza autorstwa artysty Stanisława Borowskiego, laureat tytułu otrzymał także list gratulacyjny od dolnośląskiego marszałka. Prezes BTG Grzegorz Owczarkowski i starosta Karol Stasik złożyli też gratulacje firmie Edir, która świętuje jubileusz 30-lecia działalności. Ponad 85 tysięcy złotych zebrali w niedzielę bolsawieccy wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Impreza odbywała się na dwóch scenach i w kilku miejscach Bolesławca. 14 stycznia 2018 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wróciła po kilku latach przerwy do Bolesławca. Od samego rana bolesławianie mogli spotkać wolontariuszy w całym mieście, którzy mimo chłodnej pogody z uśmiechami na twarzy zbierali pieniądze.
W tym roku celem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy było wyrównanie szans w leczeniu noworodków. Dla mnie są to satysfakcje, że pomogłam chociaż w jakiś minimalny sposób, że może nie dałam tysięcy, milionów, ale chociaż w taki sposób pomogłam innym. Nieważne to, czy wrzucicie tutaj 100 zł, czy wrzucicie złotówkę, czy dwie. Ważne jest to, że chociaż w mały sposób pomożecie, bo naprawdę każdy pieniądz się liczy, każdy grosz. I jeszcze raz warto pomagać. Atmosfera wspaniała, o co dużo mówić. Wiele ludzi chce pomóc, więc jest dobrze. W Centrum Integracji Kulturalnej można było zobaczyć występy polesławieckich chórów, tancerzy, wokalistów i zespołów. Gwiazdami wieczoru byli Tomasz Wachnowski, Nocne Bugi i Obstawa Prezydenta. Ogólnie cały finał rozgrywa się, można powiedzieć, na terenie całego Bolesławca. Poprzez handlówkę, przez CIK, Jana Pawła i Stare Teatry. U nas jest taka część artystyczna wraz z Starym Teatrem. W handlówce można, jest tak zwany dzień z pupilem, można pójść takie małe zoo jest, zdjęcie, przebadać swojego pupila, zdjęcie sobie zrobić. U nas są, jak już wspomniałem, koncerty, w teatrze są występy MDK-u oraz licytacje obrazów. U nas też właśnie były liczne licytacje, z których też bardzo liczne fundusze się zebrały. No i tak pokrótce to chyba wszystko. Podczas finału bolesławianie mogli oddawać krew oraz zarejestrować się jako potencjalni dawcy szpiku. Bolesławiecki Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrał 84 128 zł i 99 groszy, 311 euro i 78 centów, 200 czeskich koron, 13 funtów i 1 dolara. Dłuższa relacja z bolesławieckiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już wkrótce w naszym materiale. Dla wydarzeń Przemysław Kania. Grupa uczniów z Sieniawy pod Zbarażem na Ukrainie przyjechała do Bolesławca na zaproszenie wolontariuszy akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia. Spędzą tu tydzień ferii, mieszkając u rodzin wolontariuszy. Po kilkunastu godzinach podróży z Sieniawy pod Zbarażem na Ukrainie przyjechała do Bolesławca grupa młodzieży razem ze swoimi nauczycielkami. Przed lokalem Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich czekali już na nich przyjaciele z Polski. To wolontariusze akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia, którzy w lipcu pracowali przy porządkowaniu grobów na polskich cmentarzach, między innymi właśnie w Sieniawie. Kolejny raz w tym roku mamy grupę z Sieniawy i z Baraża, czyli miejscowości tam, gdzie porządkujemy cmentarz. Można powiedzieć, jest to taki projekt finansowany przez młodzież, która uczestniczyła w akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia. No i dzieci mieszkają w rodzinach u tych osób, które mieszkały tam właśnie w Sieniawie, w domach rodzinnych tych dzieci. Jest to taka forma jakby przyjęcia, podziękowania tym dzieciom, które po prostu z nami tam razem pracują i chcą z nami współpracować. W Sieniawie na cmentarzu Polakom pomaga dużo więcej tamtejszej młodzieży i dzieci. Boleseccy wolontariusze starają się więc sukcesywnie zapraszać tutaj kolejne osoby. Ale też nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić, ponieważ i tak muszą ponieść część kosztów, choćby za wyrobienie paszportu. Cieszy jednak to, że choć niektórzy mogą przyjechać do Polski, o której dużo słyszeli od swoich kolegów.
Chcę podziękować pani Barbarze i wszystkim rodzinom, które zaprosiły nas i naszą młodzież do Bolesławca. Nasi uczestnicy, którzy wspólnie już uczestniczą z Polakami w akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia, mają możliwość być w pięknym Bolesławcu. Cieszymy się z tej wizyty. Czeka nas bogaty i ciekawy program pobytu. Dzieci poznają historię tego miejsca, zobaczą ważne pamiątki tutejszej kultury i to, co ważne dla tego regionu. Dzięki temu będzie można bliżej poznać polską kulturę, a to prowadzi do zacieśnienia naszej polsko-ukraińskiej współpracy. Ania Wróblewska i Dorota Rejman były w tym roku w lipcu na Ukrainie w ramach akcji Mogiłę Pradziada Ocal z Zapomnienia. Obie też były w grudniu w Zbarażu z mikołajkowymi prezentami dla uczniów tamtejszych szkół. W Sieniawie mieszkały u rodzin, z których teraz przyjechali do nich młodzi ludzie. Dlaczego tu jesteście? Zaczynaj, Dorotka. Żeby właśnie ugościć naszych przyjaciół z Ukrainy, u których mieszkaliśmy właśnie tam na Ukrainie. No i żeby im zapewnić tutaj rozrywkę i tak dalej. A kto u ciebie będzie? Uliana i Iwanka. Ty u nich mieszkałaś, tak? Nie, mieszkałam u Uliany i Witaliego, urodzeństwa. No Witali będzie u mnie, tak się trochę wymieniłyśmy, ale chcemy, żeby spędzili ten czas jak najlepiej, bo mają ostatni tydzień ferii, takich zimowych, jak my teraz zaczęliśmy i mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić i że będą dobrze pamiętać ten czas. Goście dzisiaj będą odpoczywać, ale już od jutra mają zaplanowanych wiele działań. Jest też jednak możliwość dodania do nich jakichś nowych pomysłów. Wszystko zależy od inwencji bolesławian. Cieszymy się, że możemy ich przyjąć. Bogaty program taki przygotowaliśmy, a będą tutaj w Bolesławcu od poniedziałku do piątku, w sobotę rano wyjeżdżają. Ale to nie będzie oczywiście koniec współpracy. Goście z Ukrainy już bowiem mówią o kolejnych jej etapach. I znowu zapraszamy młodzież z Polski i każdego, kto by chciał przyjechać na Ukrainę. Będziemy razem współpracować w akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia. Czekamy na wszystkich gości. Póki co jednak rozpoczęła się dopiero wizyta w Bolesławcu. Poza czasem spędzonym w rodzinach i na wycieczkach, młodzież spotka się też z władzami samorządowymi Bolesławca w ratuszu i w starostwie powiatowym. Zapraszam teraz Państwa na blok wiadomości w skrótowej formie. Bolsawieccy policjanci zatrzymali 17-latka, który uciekł z zakładu poprawczego i włamał się do domu jednorodzinnego. Skradł stamtąd biżuterię i telefon. Kradzieży dokonał razem z 21-letnim mężczyzną, który został już wcześniej zatrzymany. Nastolatek powrócił do zakładu poprawczego. Reprezentacja koszykarek Bolesławskiej Szkoły Podstawowej nr 1 wywalczyła mistrzostwo powiatu w tej dyscyplinie sportu. Wicemistrzyniami zostały dziewczęta z Nowogrodzca. Obie te drużyny zagrają po feriach w zawodach strefowych. W mistrzostwach strefy jeleniogórskiej wezmą też udział koszykarze ze Szkoły Podstawowej nr 1, którzy zostali mistrzami powiatu wśród chłopców. Drużyna piłkarzy nożnych Zespołu Szkół Elektronicznych wywalczyła mistrzostwo powiatu bolesławieckiego w halowej piłce nożnej. Trzy pierwsze drużyny tych rozgrywek miały po tyle samo punktów i bilans strzelonych bramek decydował o ich kolejności na podium. Ale tylko mistrzowie wezmą teraz udział w rozgrywkach strefowych, które odbędą się w Kamiennej Górze. Miejska Biblioteka zaprasza dzieci we wtorek, 16 stycznia w południe na warsztaty polarne z pisarką Magdą Podbylską. W interaktywny sposób przez zabawę wprowadzą dzieci w świat nauki. Autorka książek Tajemnice Zatoki Delfinów, Tajemnice Końskiej Zagrody, Tajemnice Świstakowej Polany z wykształcenia jest biologiem. Dzięki swoim wyjątkowym rekwizytom uruchomi dziecięcą wyobraźnię, zachęcając do lektury książek. W Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł podsumowano cykl imprez Cztery Pory Roku Biegaj z Mosirem, które odbyły się w minionym roku. Wystartowało w nich 266 biegaczy. Podczas wiosennego biegu gościli również biegacze z czeskiej Lipy.
Celem imprezy jest popularyzacja i upowszechnianie biegów jako najprostszej formy aktywności ruchowej. Organizatorami są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Klub Biegacza Bolesławiec. Uczestnikami biegów mogli być wszyscy chętni bez względu na miejsce zamieszkania, zarówno amatorzy, jak i zawodnicy posiadający licencje sportowe. Dziś rozpoczęły się ferie zimowe w pierwszych czterech województwach. Odpoczywać będzie prawie 1 300 000 uczniów, w tym uczniowie bolesławieckich szkół. Oprócz dolnoślązaków ferie mają też uczniowie z mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Te potrwają do 28 stycznia. Bolesławieckie Starostwo Powiatowe ogłosiło przetarg na przebudowę budynku przy ulicy Bankowej. Będzie to nowa siedziba Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych. Zakończyły się wszelkie formalności związane z przygotowaniem budynku przy Bankowej do gruntownego remontu. Powiat bolesławiecki ogłosił właśnie przetarg na wybór wykonawcy remontu i przebudowy byłej szkoły podstawowej pod potrzeby Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. Co obejmuje ta przebudowa, z grubsza rzecz biorąc, dostosowanie istniejących dużych klas w tym obiekcie do potrzeb kształcenia młodzieży niepełnosprawnej, czyli zmniejszenie tych klas. Będzie dodatkowo adaptacja poddasza z przeznaczeniem na obiekty edukacyjne także i tam między innymi będzie izolacja dachu, będą wykonane okna połaciowe, będzie także dobudowany szyb windowy wraz z klatką schodową. Powiat planuje też wybudowanie od strony Bankowej zatoczki dla samochodów, które dowożą dzieci i młodzież do szkoły. Chcemy zrobić takie miejsce postojowe dla czterech mikrobusów. Szczególnie to będzie potrzebne w godzinach, kiedy młodzież jest przywożona i później odwożona. A tak będzie to ogólnodostępne poza tymi godzinami. Co do obecnej siedziby Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych, jak już informowaliśmy, ta ma zostać sprzedana gminie miejskiej Bolesławiec. Została już podpisana w tej sprawie umowa przedwstępna. To jest kwota wyceniona przez biegłego, to jest ponad 2 400 000 zł. Remont nowej siedziby szkoły specjalnej ma się zakończyć do 20 sierpnia. Dźwięki sztuki to tytuł niecodziennego pokazu, który odbył się w Teatrze Starym. Był on efektem wakacyjnych działań warsztatowiczek Młodzieżowego Domu Kultury, które pod okiem Katarzyny Sas przygotowywały kostiumy i scenografię do spektaklu. Piątkowy pokaz w Teatrze Starym zapewnił publiczności sporo niesamowitych doznań. Na scenie Teatru Starego za pomocą świateł i scenografii zaaranżowano świat z powieści fantazy albo futurystycznych mitów. W tym niezwykłym i tajemniczym miejscu przy dźwiękach tybetańskich mis i gongów pojawiały się równie niesamowite postaci. Muzyka, scenografia, gra świateł i wreszcie główni bohaterowie spektaklu, nieziemskie stwory poruszające się w rytm tybetańskich dźwięków, to wszystko skutecznie wciągało publiczność w zupełnie inny wymiar. Thank you.
Dźwięki sztuki, bo taki tytuł nosi ten spektakl, to efekt wakacyjnych działań warsztatowiczek w Młodzieżowym Domu Kultury, które pod okiem Katarzyny Sas przygotowały kostiumy i scenografię spektaklu. Agata była na scenie księżycową ćmą. Taki to był mój taki twórczy pomysł. Sama go wymyśliłam i sami też tworzyliśmy te stroje na warsztatach, które odbywały się w wakacje. Warsztatowicze pracowali w dwóch grupach. Jedna grupa zaprojektowała i wykonała na potrzeby pokazu niezwykłe kostiumy. Niezwykłe, bo wykonane z najprostszych materiałów. Papieru, bibuły, drutu, folii, a także folii aluminiowej, piankowej otuliny czy gałęzi. Byłam królową galaktyk. Mam tutaj właśnie spływ zrobiony, żeby się jak najbardziej świeciło. I srebrne berło. Jowita wcieliła się w rolę błyskotki. Bardzo mi się podobały błyszczące rzeczy i dlatego też mam taką kulę właśnie błyszczącą i prawie cała jestem błyszcząca. Długo. Druga grupa wakacyjnych warsztatowiczek za pomocą wosku i farb tworzyła wielkoformatowe batiki, które potem na scenie stanowiły główny element scenografii, a wszystko pod okiem instruktorki Katarzyny Sas, która wymyśliła pokaz. Zrodził się parę miesięcy wcześniej, jeszcze przed wakacjami, właśnie kiedy byłam na takim koncercie dźwięków i gongów tybetańskich. Dla mnie to jest tak fajna forma relaksu, że jeśli tylko mam możliwość, to z tego korzystam i po prostu relaksując się pomyślałam, że świetnie by było zacząć się poruszać w rytm tych dźwięków. Młode uczestniczki projektu już od lat uczestniczą w zajęciach w Młodzieżowym Domu Kultury i z roku na rok podejmują się coraz większych wyzwań. Są niesamowite, wystarczy tylko po prostu zainspirować i mają same bardzo dużo fajnych pomysłów i potrafią je doprowadzić do końca, co też jest dla mnie ważne, bo to tak nie zawsze jest. To był już drugi pokaz tego spektaklu w Teatrze Starym. Pierwszy odbył się we wrześniu ubiegłego roku. Za chwilę prognoza pogody dla Bolesławca na wtorek. Po prognozie zapraszam na trzecią część programu o bezpiecznym cieple, jaki dostarcza Zakład Energetyki Cieplnej. Dzisiaj będzie o tym, jakie możliwości daje sieć ciepłownicza, którą dysponuje zakład. Zapraszam do oglądania, a już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.